Cześć wszystkim, z tej strony Ran, witam was w kolejnym odcinku God of War 2. Dalej jesteśmy w Atlasie, w Atlasie. Po prostu łazimy sobie raz na zewnątrz, raz w jego wnętrzościach. Ale jesteśmy już coraz bliżej chyba celu. O kurde, myślałem, czekajcie, weźmiemy ich, załatwimy. Cholera, ten jeden nie obrywa, fuck. I mnie tutaj dupi. Na dół nic nie ma, na dole nic nie ma, tak więc lecimy na górę. Dobra, dawaj. O, porozwalamy wszystko. Kurczę, ci będą nas gonić. No nie wiem, kurczę, uciekać czy... Zaraz zobaczymy. A, może sobie damy spokój z nimi. Czekajcie, opuść się i... Tak jest, pięknie. I w tą stronę, pięknie. I z powrotem na ściankę. Kurde, zajebista sprawa. Tak, wiem. No i jesteśmy tutaj teraz. No jest, kurczę, zajebiście to wygląda. I tą jedną łapę, znaczy obydwie łapy, to myśmy, kurczę, przygwoździli do tego. Pamiętacie jeszcze? Pamiętacie, bo ostatnio o tym wspominałem na pewno. Dobra, dwa kamienie, które można oczywiście... Aha, czekajcie. Kumam, wiem o co chodzi. Najpierw sobie tego jednego wtoczymy tutaj. Na spokojnie. O właśnie, w ten sposób. Teraz drugi trzeba tu. Kurczę, jest trochę... Znaczy wiecie, to jest takie... Przedłużanie gry, powiedzmy. Tymi zagadkami, no ale nic, no. Dobra, teraz tak, tego drugiego tu. O właśnie, w ten sposób teraz razem je przetoczymy. Na swoje miejsce, czekajcie. O tak, zajebiście, o to chodziło. No i ten powinniśmy tutaj wziąć. Właśnie, o to chodziło. Nie wiem, na ściankę czy na to? Wejdźmy tu najpierw, bo stąd i tak wskoczymy na ściankę na pewno. Tu jest tylko co? Skrzynia czy coś jeszcze? Jest kolejna ścianka. No i teraz znowu nie wiem, kurczę, gdzie mam iść. Znaczy, żeby coś nie ominąć, właśnie o to chodzi. O, dobra, czyli fajnie, czyli dobrze wybraliśmy. Oczko, no. Dopiero pierwszy od, kurczę, takiego czasu. Wskoczę. Tak jest, udało się, zajebiście. No to lecimy teraz już tą główną drogą. Aha, tutaj będzie trzeba uważać na te spadające głazy. Czekajcie, z powrotem. O, fuck. Kurwa mać, dostałem. No dawaj. Tu trzeba chyba w tą... O kurwa mać, ty. Szlak by to trafił, kurwa mać. Dobra, dawaj, jeszcze raz. Czekajcie, niech zleci. O właśnie. Tak będziemy robić. Okej, jest dobrze. Uwaga. Dobra, zajebiście. Teraz tak. Tutaj chyba nic nie spada, co? Przynajmniej tak mi się wydaje. Na dół. Cholera, no. Kto to wymyślił? A, jednak. Zobaczcie, poleciało trochę tego. Zaraz, bo tu pewnie poleci teraz. Tak jest, fajnie. Dwa i w bok, uciekaj. Do góry i w bok, tak jest. No, w takim tempie jakoś tam dojdziemy. Może nie tam szybko, ale przynajmniej bezpiecznie. Okej, teraz powinniśmy już wejść. O kurwa macie, już myślałem, że znowu nas zepchnie. Jest jakiś łańcuszek trzymający chyba tą rękę. No najpierw go uwięziliśmy, a teraz uwalniamy. No dobra. Zaraz powinien pęknąć. Pięknie, jest, udało się. Kto
Even for an Olympian to be a god. Kratos. You dare show your face to me after what you have done? A, czyli pamięta Atlas, co mu zrobiliśmy. Dobra. Kratos, still the arrogant and foolish warrior. You have not changed. And how do you plan to defeat the king of the gods? By taking the blade of Olympus back and driving it into Zeus's heart. It holds the power I once wielded as the god of war. The blade of Olympus? I have not heard that name in many years. Since the end of the Great War, bloodlust and power raged within Zeus. His desire to rule over mortals was intolerable to us. The war between the Titans and the Olympians forged the landscape of the mortal world. It was a war that we knew the Titans must win. If we lost, it would mean an end to the golden age of the Titan rule. Peace and prosperity for mankind would be no more. The battle continued despite my capture. Then Zeus created a powerful weapon to end the Great War. A weapon forged from the heavens and the earth. The Blade of Olympus. I banish you to the darkest pits of Tartarus! Woke in the torment of the underworld, banished to the darkest pits of Hades. I would have destroyed Zeus if you had not put me here, slave of the gods. I no longer do the bidding of the gods, Atlas. I have stomached their betrayal for the last time. Show me the way to the sisters, and I will kill Zeus once and for all. Atlas Quake, fajna scenka tutaj, jak widzieliście. To trochę przybliżyło właśnie historię, jak ci tytani tutaj się znaleźli. Wojna z
za dawnych czasów właśnie. Czekajcie, Atlas Quake. Aha, mamy, dobra. Oż piękny, kurwa, Quake. Trzęsienie ziemi, na pewno się przyda. Dawaj, napieprzamy, napieprzamy. Póki jest za darmo. Haha. Tak, jak widzieliście, wojna. Kurczę, i tam fajnie było pokazane. Teraz dopiero sobie z tego zdaję sprawę. W trójce właśnie ten design postaci, wiecie, Poseidon, Hades. Jak grałem w dwójkę, jeszcze wiecie, póki trójki jeszcze nie było, no to nie wiedziałem dokładnie, kto tam był. Znaczy wiedziałem, że bogowie, ale nie wiedziałem jacy. Zresztą jak grałem, to byłem też o wiele mniejszy. Ale, bo to było kawał czasu temu, no właśnie. Znaczy mniejszy, no kurwa, nie przesadzajmy, no nie byłem też jakiś taki kurwa mały. Ja pierdolę, co ja jebie tutaj. Chodzi o to ogólnie, że nie miałem pojęcia, że to są bogowie, znaczy są bogowie, tylko że to są te, ci właśnie bogowie, czyli Hades i Poseidon. No Zeusa to tam było łatwo rozpoznać, bo wiecie, pioruny itp. itd. Ghost of Sparta. You are a powerful warrior and a worthy ally of the Titan. Then tell me how to find the temple of the Sisters of Fate. None. Not even a Titan know how to reach the Sisters temple. But it is said he who finds it will wield great power. I have given you the last of my magic, Spartan, and I will help you across the great chasm. But that is all I can offer. No właśnie, kurwa, jeszcze nie skończył gadać. Dobra, fajnie, Great Chasm. Jesteśmy tu z powrotem, ale teraz mamy dostęp właśnie tu do tej świątyni całej. Tak jak mówiłem, nie wiedziałem, co to za bogowie byli tam podczas tej wojny. Hades, myślałem, że to nie był Hades wtedy, tylko że... Jacyś po prostu wojownicy, wiecie, z tymi ostrzami, które wyciągały te dusze. No po prostu w trójkę jak zagrałem, no to sobie zjarzyłem, że to jednak był Hades. I tego słynne ostrza, ostrza Hadesa, wiecie, co wyciągały dusze. No zresztą w trzeciej części je odzyskujemy. No to po prostu siłą zabieramy Hadesowi. Swoją drogą, z Hadesem zajebista walka. Dobra, dobrze idę? Idę, chyba dobrze, nie? Czekajcie, tu wejdę. A, tutaj, no to dobra. Wejdź na górę, nie wejdziesz. Dobra, spoko, ale tutaj. Tu wejdziemy, no i teraz jeszcze raz. Jak tam wygląda? No życie się przyda, się przyda. Kawałek gry już mamy za sobą. Palace of the Fates. Pałac przeznaczenia, tak? Dobrze to chyba przetłumaczyłem. Po co ja to biorę, jak mam pełne? Przed chwilą już zresztą wziąłem. To też mam zresztą pełne. Jest dźwignia, a to? Zaraz. Dobra, otwórzmy najpierw jedną dźwignię, zobaczymy, czy z drugiej strony czasem nie było drugiej. O kurde, no. I ci mali jeźdźcy, co ujeżdżają te kurcze, no, jak się nazywa? No właśnie, te co przyszły. Cyklopy. Tak myślałem, że jak oni są tutaj, to zaraz będą mi te większe. O kurwa ma... Ja pierdolę, jak ja chcę kogoś wyjebać, to ni chuja. A jak oni mnie jebną, to lecę jak nie wiem. Jeszcze raz. Fuck, kurwa, ile faili ja tutaj popełniam teraz ostatnio. Spróbujmy jeszcze raz. Quake'a mamy, jak co to wiecie, wywalimy. Mi się zdaje, że teraz to będzie moja taka główna moc. Mam nadzieję, że ona dużo tam energii nie pożera. Dawaj. Padaj. Dobra, weźmy tutaj, włączmy naszego The Rage'a na razie. Później użyjemy, jak się skończy, to Quake'a. No możemy go ściągnąć oczywiście z tego, ale wolę już od razu rozwalić bestię. Okej, dobra. I Quake'iem, pięknie. Nie, aż tak dużo nie zżera, nie zżera. Fuck, zajebiście. Myślałem, że jeszcze będzie żył, ale jakoś padł na szczęście. Dobra, dawaj, pięknie. Ten jest załatwiony. Ci tutaj granatami jakimiś rzucają. Ok,
O tak, o tak, kurde. I jeszcze raz, pięknie, i jeszcze raz. Aż kurwa, ja pierdolę, ta trąba. Zajebista sprawa. Lubię ten odgłos, wiecie, jak tak morale podnosi. Tak jak było we Władcy Pierścieni. Fuck, kurwa, tylko mnie nie wykopcie znowu. Dobra, widzę, żeby się przydało tą magię tu podnieść. Nie wiem, czy mi dadzą w końcu. O! Uciekaj, 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 uciekaj. Dobra. Fuck, ale kurwa wyjebał mi granatem, nie? Okej, spróbujmy jeszcze raz wziąć. O kurwa mać. No raczej... Zdążyłem. Haha, dobra. No to się pobawimy teraz, koledzy. Zajebiście. Jeden poszedł. Ostatni chyba został, tak mi się wydaje. Chociaż jak ci tu wchodzą, to będą cały czas pewnie przyzywać ich. Chociaż nie wiem, nie jestem pewien. O, pięknie, dostał granatem od tamtego. Kurwa, zajebiście. Sami siebie powykańczają. Dobra, ty jesteś z... no, rozbrojony. Powiedzmy. No i fajnie. Otwiera się czy nie? A no tak, teraz jak to obniżyliśmy, no to możemy dzięki temu, wiecie, do końca wziąć, przesunąć tą, no. No ten całą dźwignię tutaj, nie wiem co to jest, ale... Dawaj, szybko. Z powrotem. Gdzieś muszą być jakieś drzwi otwarte, na pewno. Szybko. I kolejne. Trzeba trochę tym pokręcić. No dawaj. Jak zwykle pewnie na samym końcu, albo mogę od razu w drugą stronę obrócić, to bym miał, wiecie, pierwsze z brzegu te drzwi, a tak to musiałem chyba obkręcić o 360 stopni cały ten, no, całą tą platformę. A tutaj pamiętam, że jest chyba w chuj kolców, jakiś pułapek, nie pułapek, czekajcie. Tu są też kolce, cholera. Aż się boję, normalnie aż się boję tego wyciągać. Nie dość, że życia mam mało, no będę miał teraz pełno, ale... Tak, coś tutaj na pewno uruchomimy. Tutaj tak łatwo nie będzie. Co się dzieje? No tak, będziemy musieli uważać, w których miejscach się pokazuje. Pomału. To koziołkowanie to też, powiem wam, takie niepewne jest, bo możemy o troszeczkę za daleko się przekoziołkować. No i to może być nasz koniec. Nie wiem, czy od razu będziemy ginąć. O kurwa! W ostatniej chwili, czekajcie. Skrzynie. O, fajnie. Weźmy to ciało. You have a carried crank handle. Dobra, mamy kurczę. O, uciekaj. Dobra. Skrzynia, kolejna. Zajebiście. Dawaj. O, fuck. Uciekaj. Cholera, no nie zdążyłem tamtej jednej wziąć. No mogę to przeczekać, ale no nie wiem. Aha, jest kolejny. Tylko, że ci będą tu kurwa przeszkadzać w pizdu, no. O ja pierdolę, jeszcze tu mnie zablokował, nie. O fuck. O, teraz oberwałem, ale na szczęście nie zginął. Teraz weźmiemy, no kurczę, muszę to wziąć, bo szkoda mi tych skrzyń. Dobra, no jeszcze trochę się trzeba pobawić, zobaczymy co następne się otworzy i czy jakieś skrzynie jeszcze na nas czekają. Tu jest chyba jakiś mechanizm. Nie wiem czy dobrze, czy w tą stronę, czy... Aha, zablokowałem chyba. Dobra,
Czyli zablokowaliśmy i mamy przejście. Fajnie, fajnie, ale jeszcze tak. Aha, tutaj skrzynię otworzyłem. No chyba wszystkie zabrałem, tak mi się wydaje. Skrzynka z życiem, no weźmiemy, weźmiemy, bo kurczę, jest kiepsko tutaj. Strasznie szybko mi schodzi, strasznie szybko mnie tutaj wykańczają, co niektórzy. To teraz chyba dużo orbów, 6000, o fuck. Myślę, że niedługo, czekajcie, ile nam brakuje, 7, nie no, jeszcze trochę. 7500, ale już niedużo, chyba nawet, no 1000, koło 1000. Jeszcze przejdę i zobaczę, czy tam z drugiej strony czasem czegoś nie było. Aha, tu jest zamknięte. Czyli dobra, zostaje nam tylko tamta jedna droga. Ruszamy więc. Tak. O, pięknie, pięknie. Gdzie my dotarliśmy? No są chyba takie gigantyczne skrzydła, coś mi się zdaje. Już nie pamiętam dokładnie, ale wygląda jak jakieś pióra. Tu będzie chyba jakaś ofiara z krwi, pamiętam. Z tego co właśnie... Pamiętam. Z tego co pamiętam, dobra. You need the key of the ram to unlock this door. Jakiś klucz jest potrzebny. To się wciska? Wciska się. Co to robi? Robi parę, która pewnie nas podniesie. Dobra, mamy tutaj jeszcze takie coś. O, Boreasz. Ten bóg wiatru, którego mieliśmy moc, okazję skorzystać z jego mocy chyba w tym, w duchu Sparty, tak? W duchu Sparty był. Zaraz. Czekajcie, te pieski. You need the warrior's school to unlock this door. No proszę. Czyli jakby nowa baza wypadowa, w której pełno kluczy brakuje. Mamy jakąś drabinkę, zobaczmy. Coś tutaj. O! To jest właśnie nam potrzebne. Dobra, co to robi? Chyba te ognie wyłączy. I będziemy musieli spowolnić czas. Tak, wyłącza ognie, już widzę. Spowalniamy czas i musimy się szybko przedostać tam. Ale to nie było akurat dużego problemu z tym. Jest sejwik, jak tam z czasem? 22 minuty, nie no, za krótko, ale zapiszemy sobie. Do następnego sejwu, oczywiście. No dobra, ruszamy, ruszamy, chyba tędy tylko mogę iść, dobra. Czekajcie, sprawdzimy oczywiście dół na początku. Jest dźwignia, dobra, bo tam były jeszcze jakieś, wiecie, te pary takie. Nie wiem co to kurczę kompletnie. Aha, tutaj podniosło, dobra. Haha, dobra. Czy mogę tu jakoś spowolnić czas? Nie bardzo, nie bardzo, nie? To za szybko kurczę mija. Raczej nie zdążę. Nie, nie zdążę na pewno. Chociaż czekajcie, bo możemy... Zaraz. Muszę zobaczyć, czy czasem nie ma gdzieś tam dostępu do tej statuły. Tak teraz myślę. Może gdzieś przez któryś z tych okien widać ją. I spowolnimy jednak ten czas. No, kurde, no nie widzę nic, nie widzę nic. Cholera, no. To mi nic nie daje. No to jest po to, żebyśmy się tutaj dostali do tych wrót. No ale kurczę, no nic tam nie poradzę na razie, przynajmniej na razie. Czy nie ma tu jakiegoś innego przejścia w ogóle? Teraz to już trochę... Zwątpiłem w to, co mam tu zrobić. Szukajmy czegoś innego. Może gdzieś tutaj minęłem jakieś wejście. A jak nie, to wrócę z powrotem.
O kurde, dawaj, 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 pomału, pomału, chłopie. Znaczy zawsze możemy jeszcze pamiętać. Czekajcie jeszcze. Zawsze możemy przecież jeszcze spowolnić czas i tutaj nas to wyśle na górę, nie? I chyba to będę. To chyba zrobię. Czekajcie. Chyba najpierw będziemy to musieli zrobić. Niepotrzebnie tam chyba poszedłem. Okej, teraz szybko nacisnąć to. Tylko nie wiem, czy zdążę w ogóle. Czy to się otworzy tak szybko? Nie, to się nie otworzy tak szybko. Cholera, no. Tu jeszcze coś jest. Zapomniałem, że tu jest jeszcze dźwignia. Też nic nie robisz. Kurde, no. Tu jest zepsute. O, fuck, no. Nie no, to nie ma sensu akurat. Stąd, nie no, musimy tam iść. Musi coś tam być jeszcze do zrobienia. Musiałem coś przeoczyć, tylko nie wiem co. Tu jest coś. Aha, tylko skrzynia. No ale dobrze, że chociaż zauważyłem za drugim razem. Dobra, no kurczę, jeszcze raz, jeszcze raz. No nie mam pojęcia, powiem wam. Czekajcie. Czyżby tu albo tam, kurczę, przelecieć? Dam radę w ogóle? Spróbuję stąd się rozpędzić jeszcze raz. Nie no, co ty? A może, czekajcie, nie wiem, czy czasem właśnie tak nie było na początku, jak tu grałem. Nie no, co ty, to jest niemożliwe. O cholera, no. Kurwa mać. Patrzę, czy czasem nie ma tutaj gdzieś, może gdzieś bliżej było, nawet nie zauważyłem. Czekajcie. Fuck, no kurwa macie, jestem w kropce. Chyba sobie skończymy ten odcinek jednak tu. To trochę takie głupie wyszło, miałem coś jednak zrobić, a nic za bardzo nie zrobiłem. Ale no nie będę tutaj wam przedłużał przecież tego. Ja oczywiście obczaję sobie co i jak, no i zaczniemy oczywiście od tego momentu. Tak więc dobra, żegnamy się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.